Hello moi drodzy, witam was serdecznie, tutaj Hanta i kolejny odcineczek Beyond Earth, cywilizacji Beyond Earth, czy Sid Meier's Civilization Beyond Earth. I co, jednak udało mi się przynajmniej rozpocząć trzeci odcinek, tego jesteś świadom, że przynajmniej zacząłem. Tu nam się na razie ładuje wszystko. Strasznie długo się ta gra ładuje i cywilizacja piątka ma to do siebie, że też się mega długaśnie ładuje ta gra. O, w końcu. Wiecie, nawet nie tyle, że plansza konkretna, pragnę co... Pragnę zwrócić uwagę na pewną istotną Dobra, ci, o. Nawet nie tyle, że plansze, bo plansze, no wiadomo, długo się ładują, ale okej, tu jest dużo obiektów, bla bla bla. Spoko. Natomiast... chociaż nie, no kuźwa, gry, gdzie jesteśmy, widok mamy FPP, to co? No to też musi się milion obiektów zadbać, na pewno mniej niż tutaj. No ale w każdym razie długo się to ładuje i nawet mi nie chodzi o to, że... Długo się ładuje plansza, tylko długo się ładuje gra. Jak włączamy grę, to siedzimy przez jakąś minutę i patrzymy właściwie w nic, nie? I czekamy, aż gra się w ogóle włączy, żebyśmy menu zobaczyli. No dobra, do końca domowego weekendu zostało mi 6 godzin dosłownie, więc muszę się tutaj spieszyć. No i okej, tu mnie kurczę troszeczkę zablokowali z tej strony. Tak, tutaj mi się widzę nie poładowały tekstury jeszcze. Dobra. No i na razie tak, na razie tutaj coś robiłem. Aha, tutaj odkryłem sobie, że jest dosyć sporo terenu. I czekajcie, zobaczmy jak to. To mamy, o, to możemy sobie, to będzie proste do załatwienia. Aczkolwiek widzę, że tu atak z dystansu niewiele zrobi. I tutaj będę jeszcze musiał na koniec załatwić. Dobra, to na razie sobie zaatakujemy tych. Piękna salwa oddana. I oczywiście teraz mi pokazuje zupełnie coś innego, nie to zupełnie co chciałem, tylko coś innego, bo chciałbym na przykład jeszcze wykorzystać mojego odkrywcę. Moglibyśmy, chociaż nie, może odkrywcę, nie, odkrywcę zostawmy sobie na razie do wyleczenia. Natomiast co zrobić z nimi? Daleko ucieknę? Nigdzie nie ucieknę. Dobra, na razie sobie zrobimy w takim razie fortyfikuj do uleczenia. No i nic, na razie się bawimy. Staramy się coś tutaj skórać, pozabijać trochę tych obcych. Aczkolwiek przydałoby się więcej jednostek. Cholera jasna, że strzelam mi w tej odkrywce. O, ten tu spieprzył. Odkryłem informatykę i świetnie. Uwielbiam komputery, bo automatyzują najbardziej nużące zadania i dają czas na rzeczy ważne, jak na przykład manipulacja rynkami. Okej. Co mi teraz tak, łazik rakietowy. To jest kurde, jednostka dystansowa specjalizuje się w osłabianiu obrony miast i placówek z daleka. Ma ograniczoną mobilność, okej. Kanonierka. Duża siła ostrzału, jednostka dystansowa, to super. Agencja wywiadowcza, to jest rekrutacja szpiegów, o. I sieć nauka. Zmienić, dobra, zajebiście. Ale pamiętam, że to dało mi coś do zadania, bo musiałem to... zrobiłem informatykę. Teraz muszę stworzyć agencję wywiadowczej. Co tu jeszcze mamy? Zabili 10 jednostek obcych, to 5 zabito. I tutaj zabili jednego wielkiego czerwia. Przejebane. Widzieliście taki pasek na dole był, który się ładował, nie? Który... Świetnie. Dobra, co możemy teraz zrobić? Zrobiliśmy tą informatykę, ona strasznie długo trwała. Balistyka, kurczę, reszta jest, no, biochemię może, zakład petrochemiczny, stacja uzdatniania wody. To mogłoby się tu przydać właściwie ta biochemia, a tu geofizyka, tak? Szyb geotermiczny. Dodaje energię geotermiczną do odpowiadania impresji ilości całkowitej. I tą energię pokazuje na mapie. Dobra, to dajmy sobie na razie tą geofizykę w takim razie. Powrót do mapy. Tutaj powinienem ich zaatakować. Jeszcze dam radę? Tak, dam rady. Czy tutaj namierzyli, czy tutaj wystrzelili, zajebiście. Dobry robal to coś tam, to pewnie martwy robal. A ja w tym shicie stoję, o Jesus. No to jeszcze gorzej, bo ja tracę życie, nawet się nie leczę, tylko tracę życie. Cholera, stracę tą jednostkę, bo te robaki mnie teraz zaatakują. Fuck me. No muszę mieć więcej jednostek tak naprawdę. Mam za mało jednostek, za bardzo je rozsiałem. Jakbym tą jedną, wiecie, bo chciałem tutaj zobaczyć, co tu się dzieje, a... No niestety. A ja tu sobie też leczę się i nie dość, że obrywam, to jeszcze w tej mazi stoję. No kuźwa. Dobra, uciekamy odkrywcą. Musi się wyleczyć zupełnie. No nie przypuszczam, żebym go...
Całkowita porażka, no właśnie. Dajmy się do uzdrowienia, no nie wiem, czy mi to coś... Czy uda mi się coś tym wskórać, no ale... Ale spróbujemy. No, strasznie... Ciężko jest właśnie przez tą miazmę, jest strasznie ciężko, kuźwa. No nawet, wiecie, tego czego człowiek nie widzi, no coś tam jest, jakiś dymek, ale kogo by to obchodziło, tak? Kto by się tym przejmował? Nie widzicie, co jest. Dobra, tutaj mi się robi jeszcze jeden założyciel miasta, znaczy no, ten cały taki moduł. Wyleczenie, o, no i zginęłam jednostka, cholera jasna, no. Jednostka zabita, wiem. Tutaj jak łatwo tych zdjąć. No na tego trzeba, on jest dystansową jednostką, na niego trzeba kogoś, kto atakuje, wiecie, z bliska. Znowu na jednostki z bliska, no to są lepsze dystansowe, no wiadomo. Jeszcze ten ma modyfikator terenowy, cholera jasna. No dobra, trudno, jednostka zabita, to wiem. Wybierz produkcję. No pokaż mi tą produkcję, Jesus! Co za gra, co jest? Zablokowała mi się kamera jakoś dziwnie. O, dobra, przywiesił się ten. Giera się przywiesiła. No dobra, czekajcie. Zróbmy sobie ten cytożłobek tutaj. Tam się jeszcze robi jeden. Ten, to trudno. Jednostka bez rozkazów. Miałeś się leczyć. I dalej. Czekajcie, jest jakiś przycisk na to, żeby szybszą. Żebym przyciskiem sobie włączał, kurde, a nie cały czas tym. No i fuck me, no patrzcie, że nie mogę nic zrobić. Dobra, albo nie, czekajcie. Uleczę sobie jednostkę i zaatakuję go znowu. O właśnie. No nie wiem, nie widzę żadnego ten, żeby podpowiadało mi, co mam wcisnąć, żeby następna tura była. Może jakąś spację albo kij, wie czym. No zobaczmy teraz, czekajcie. Tego sobie tutaj, powinienem już go zabić. Jeszcze nie? Nie. O, Enter jest kolejną, no ale Enter mi jakoś nieporęcznie, cholera jasna. Ciebie można wszystko niby myszką robić. Dobra, zabijcie tego cholerę. No brawo, nareszcie. Enter. Nie, Enter mi nieporęcznie, spacja to jeszcze, ale Enter nie. Zwłaszcza, że wiecie, Enter jest jeden, albo ten numeryczny, albo ten normalny, ale one są wszystkie z prawej strony klawiatury. Ja bym coś wolał z lewej strony klawiatury. Dobra, tutaj mi przyszła inna... Cywilizacja to kij. Tu mi się coś robi. Tam mam konwój handlowy, ale ten konwój przecież jeździ tutaj, tak? No to dobra. Okej, zaraz mi się zrobi jeszcze jeden osadnik. Zajebiście. I pójdziemy właściwie chyba w to miejsce właśnie. Gdzieś tutaj, wiecie, przyblokować, żeby mi następni nie leźli już w tą stronę. To sobie na razie nim przejedziemy. O, fuck! Czerw tam jest. No to kurde, nie najlepiej. Dałoby się troszeczkę odkryć, co jest w tamtą stronę. Decyzja w zadaniu. Lepsze życie dzięki chemii. Decyzja w zadaniu. Przemysł farmaceutyczny na Ziemi swoją szczytową wydajność osiągnął w XXI wieku, choć leki w tamtych czasach nie były zbyt skuteczne, otworzyły nasze umysły na możliwości, jakie niesie ze sobą farmacja. Teraz bla, 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 mamy technologię, by wykorzystać ten potencjał, musimy zdecydować, jak można go wykorzystać najlepiej, poprawiając działanie ciała czy przedłużając życie. Wydajność ciała, jak zwiększymy, to plus 1 do nauki z laboratoriów, albo plus 1 do zdrowia z laboratoriów przy przedłużeniu życia. No to dajmy sobie... Znaczy wiecie co, powiem wam tak. Szczerze mówiąc, według mnie osobiście, to jakbym ja miał o tym decydować, to bym zdecydowanie usprawnił wydajność, wiecie, naszego ciała, ale nie przedłużał sztucznie, nie przedłużał życia, no bo co, ludzie nagle będą żyć po 200 lat, kurwa, co, po 2000, co, elfami się staniemy, to jest głupie. Ale wydajność ciała mogłaby być dobra, no tylko że, kurde, zdrowie, akurat moja cywilizacja podupada na zdrowiu, więc raczej sobie dam to i w tym momencie już jestem na plusie, jeżeli chodzi o zdrowie. Niestety, czasem trzeba tak. Kanonierka, tak? Blisko wybrzeża. Aha, kanonierka jest do napierdalania takich jednostek wodnych. Taki owo. Łazik rakietowy, łazik bojowy. Dodajmy sobie łazik bojowy. Trzeba potworzyć troszeczkę wojska, wiecie. Niestety, ale musimy potworzyć troszeczkę wojska. Tutaj ten czerw cały czas gdzieś tam lata.
No tutaj widzę, woda już jest, ale tam gdzieś jest dalej przejście. No widzicie, planeta no nie najszczęśliwsza tak naprawdę, bo mi się strasznie dużo wody trafiło. No ale bywa i tak. O, shit, czerw tu idzie do mnie. Przepraszam, może będę w stanie... Tak, tak. No ale co, ten szlak handlowy przecież działa, no to o co ci chodzi? Jest. Jeździ, jeździ. Czy ile mam tych szlaków handlowych, bo nie wiem nawet. Boże, to, aha, tutaj ten. Uspiech, aha, ja mogę do nich jeszcze, o, to ciekawe. To może... Na razie ten, nie, na razie ten... Tak, 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 to mnie interesuje. Żeby sobie latało, ale... Aha, i mam dwa w tym momencie, tak? Nie, jednego mam, bo jednego mi zniszczył czerw chyba, tak mi się coś wydaje. Będę musiał coś zrobić. Tam nic nie ma. Będę musiał zrobić jeden, kolejną tą. Okej, tu jeszcze obcy mi przyszedł. Kolejnego... gościa do... na szlak handlowy będę musiał stworzyć sobie. No i co? I patrzmy. Okej. Okay. Przydałoby się tutaj gdzieś, żeby mi pokazało gdzie... Aha, no, mówi mi tutaj załóż miasta. Trochę daleko, poza tym tu jest jeszcze obcy. Aczkolwiek faktycznie może być to i dobra lokacja. O, fuck. Co to jest? Łazik bojowy, zajebiście. Łazik bojowy mi się tu przyda. Niech idzie tutaj. No droga by się zdecydowanie przydała jakaś tam. Konwój, dobra, dajemy sobie konwój handlowy. Właściwie mam dwie jednostki robotników i nie robią one nic ciekawego, znaczy tam jakąś automatyzację mają. Ten se tutaj uciekł. Czerw na razie uciekł. O, tutaj widzicie, mamy niby dobre miejsce na założenie kolonii, tak? No, na pewno zablokowałbym ten uspiech dzięki temu i nie rozwijaliby mi się w tą stronę, no, po prostu chcę tego uniknąć. Wiesz co? A, tutaj mamy jeszcze tego. Dobra. To wiecie co, odkrywcą pójdę sobie tutaj, zobaczę co tam się dzieje. A ty mi się na razie chyba nie, czekajcie, mogę ich ostrzelać, a tu mi jedzie przecież ten łazik bojowy jeden. Piechota morska? Myślałem, że to... No nieważne, dobra. Tu też mi mówi, że nad morzem w tym miejscu dobry... No właściwie... Właściwie nie. Właściwie w tym miejscu, w którym teraz jestem, to jest według mnie zajebiste miejsce, bo tak, mamy tutaj ten firaksyt, mamy tutaj grzyby, bazalt, o. Nie potrzebujemy dostępu do morza za każdym razem. Tu znowu mamy grzyby, to może to przejmiemy, może nie. Tu mamy jakieś owoce, to jest w sumie dobre miejsce. Tu zależy, miasto tu, gdzie jestem. A co mi to... A co to jest? Łazik bojowy. Aha, czekajcie, to ja dostałem jednostkę, czy jak? Dobra, potrzebuję tak, jednego robota. Ty coś robisz? Nic nie robisz chyba, nie? To idź kolego mi tutaj. Jednostka bez rozkazów. No na razie tutaj zajdziemy. I spróbujmy tam tych obcych rozwalić. Tu mi widzę, idzie znowu jakiś franko-iberyjska jednostka. Skąd oni tu przyszli? Aha, no tak, wszyscy teraz pływają, to wiecie. Geofizyka, okej. Okay. Świata. Musimy słuchać głazów tego żyjącego. Okej, okay. No i teraz będziemy mieli tą energię geotermalną, mogli sobie pozyskiwać, tak? Tylko, że nie pokazuje, w tamtym razem... O, czekajcie, tu jest energia geotermiczna, no dobra, geotermiczna, geotermalna, dla mnie to samo, ale... Kurczę, no przydałoby się w takim razie niby założyć tutaj, kurczę, bo te wtedy byśmy mieli tej energii, ale nie, zdecydowałem, że chcę tutaj i tutaj zostawię. Miasto mogę? Mogę. To założę tak, jak jest. Na razie się będzie ten... A, w tą stronę się rozwinę, wiecie, tutaj sobie za niedługo założę następne gdzieś miasto i będę miał tą energię. Nie będzie tak źle. Na razie, póki co, to musimy się przenieść w ogóle tam. Gdzieś. Decyzja w zadaniu.
Znajoma egzotyka. Gdy przybyliśmy na planetę, mieliśmy ze sobą rośliny ze starej ziemi. Jeden z tych gatunków w jakiś sposób zakorzenił się nieopodal Axią i okazał się inwazyjny. Jeśli nic nie zrobimy, może on przekształcić lokalne środowisko w ekosystem bardziej przypominający ziemię. Musimy zdecydować, czy to dobrze, czy źle. Opanuj rozrost rośliny albo ignoruj. Kontynuuje do czystość i kontynuuje do supremacji, a to daje mi harmonię. Właściwie czemu nie? Znaczy, wiecie, sam tak myślałem, że jakbyśmy na przykład, wiecie, Mars, nie? Ludzie tam lecą na Marsa i tak dalej, znaczy będą chcieli lecieć i tak dalej, szukamy życia, ale tego życia tam nie ma. Jeżeli faktycznie zobaczymy, że tego życia tam nie ma, to wyślijmy tam własne życie, że wyślijmy tam, kurwa, nasze rośliny, nasze jakieś tam, nie wiem, bakterie, grzyby, kurwa, małe zwierzęta, jeżeli przeżyją. Wyślijmy nasze życie tam i spróbujmy tą planetę dostosować, może za, nie wiem, 100 lat na przykład Mars się dzięki tej akcji na przykład, Mars jest stanie zdatny do życia, tego nie wiemy, okej. Okay. Ale, no nie wiem, jest jakaś szansa, no przynajmniej w moim mniemaniu, więc na razie, więc tutaj w tym przypadku akurat nie będę hamował rozrostu roślin, niech ona się właśnie rozrasta i niech środowisko będzie bardziej przyjazne mi. O, wow, jak pięknie. Znajoma egzotyka, 65 punktów z kultury dostałem i teraz mogę rozwój kultury zrobić, zajebiście. Co to mi da? Armia wyzwoleńcza, automatycznie założenie placówki w tym samym miejscu po zniszczeniu placówki wroga. Aha, okej. Okay. Szybki rozrost placówek. No w sumie to można by dać. Darmowa jednostka kolonisty. O, dobra, to na razie damy sobie to. Przy następnym rzucie sobie damy jednostkę kolonisty. To będzie naprawdę fajne. I co my teraz możemy zrobić? Systemy zasilania. Doktryna supremacji. Do energii z każdego szybu geotermicznego i każdego kamieniołomu. Produkcja. Wszystkie jednostki wojskowe otrzymują plus 1 zasięgu widzenia, obrona miasta, punkt żywotności miasta. Wygląda ciekawie. Tu biologia obcych, doktryna harmonii, repulsor miazmowy. Usuwa miazmy, to by było fajne w sumie, umożliwia wiązę odporności. O, dobra, damy sobie biologię obcych w takim razie, na razie. W takim razie, na razie, co? Gdzie te cholerne obce gnojki? O, fuck, tam jest ten. Tam jest ten dupek, którego nie lubię. Produkcja. W Axiomie możemy w końcu jakieś produkcje robić. Laboratorium, nauka. Dobra, dajmy sobie na razie. Dobra, dajmy tak, jak nam sugerują w sumie. Odkryto stację Fort Barka. Okej, dzięki. Następna stacja, do której się trzeba po prostu podłączyć jakoś. O, fuck me, no serio, no i czerwnie po prostu zaatakował, no i kunis, no i nie mam jednostki wojskowej. Jakie to jest zrąbane z tym czerwem, naprawdę. To jest tragedia. Twój odkrywca znalazł nieopodal coś dziwnego. Mogą to być ruiny, jakiś wrak lub coś zupełnie nieznanego. Warto znaleźć artefakt wejść tutaj, okej. Okay. Dobra. Co mi tutaj się jeszcze, czekajcie, pokaż ukończony, nie chcę pokazać ukończonych, nieudane zadania, nie wiem, ale... Okej, okay. Znajoma egzotyka, rozdział drugi, decyzja o zadaniu. No to już, chwila. Inwazyjna roślina zaczęła się rozprzestrzeniać, eliminując w okolicy inne zasoby. Gatunek okazał się być jednak doskonałym kandydatem na roślinę hodowlaną. Rośnie bowiem szybciej i osiąga większe rozmiary. Opracuj zboże żywnościowe albo energetyczne i da mi to czystość albo supremację. Źródło żywności albo energii. Czystość albo... Dajmy sobie w żywność w takim razie, niż w energię. Energię akurat mamy... O, Jezu, na minusie! Dammit! Zbuduj wiwarium w Axiom, okej. Okay. A co dorobię? Recykler. A to wiwarium. Agencja wywiadowcza, aha. 8 tur. Dobra, to dajmy to wiwarium na razie. I tu mamy wybrać produkcję. Naprawczy, no przydałoby się troszeczkę zrobić tych rzeczy. Kanonierka. Ale to co, będziemy tylko ostrzeliwać wroga? Trochę do dupy. Dajmy sobie na razie laboratorium.
Co my tu mamy? Konwój handlowy, tak? Dobrze, to zdecydujemy, żeby gdzie szedł. Tutaj kultura, a tutaj energia natury i oni utrzymają energię natury i naukę. Oni otrzymają dużo więcej. Dobra, na razie sobie weźmiemy kulturę. Tak. Pam param papam. Dobra, dalej. Naprawdę jest mega wkurzający ten czerw. Za pierwszym razem jak odpaliłem grę w ogóle go nie miałem, nie? A tutaj się pojawił po prostu od razu. Przerąbane. Przerąbane. No i dzieci obcy, kurde, zniknęli gnojki, no. Dobra, to sobie zrobimy ekspedycję. Jest tu trochę miejsca, no. Trzeba będzie budować tamte, przepraszam, te miasta tutaj. Jakoś się rozrastać. Tak, i buduj mi drogę do Vanguardu. Przy okazji mogłeś to oczyścić, no już trudno. Następna tura. No, jeszcze z 10 minut powiedzmy pogramy. No i gdzie te gdzie te obce? Tu są jakieś. Znacząca wygrana. No dobra, to zobaczymy co zrobimy. Jeden mały został gnojek. I ty masz tutaj. No co jest? Czemu nie mogę? Aha, chyba o to chodziło, że ten, że nie mogę. Że odkrywca może przeprowadzić tylko jedną ekspedycję? Jak to jest? Moduły ekspedycyjne. Aha, nie mam modułu ekspedycyjnego. O szlak, ale to jest zrąbane. Czyli muszę odkrywcę sobie jeszcze jednego zrobić. Kijowo. Pytanie, to da się jakieś... odzyskać te moduły ekspedycyjne? Czy to jest tak przepisane do jednostki na stałe? Tego nie wiem. Wychodzi na to, że chyba jest tak na stałe. Nowy poziom doświadczenia, zajebiście. To tak, zwiększymy sobie siłę. Właściwie tu nic nie ma więcej, dobra. Jak mi idzie, jeżeli chodzi o to zadanie z tym? Co miałem? Odkrywcę, dobra, odkrywca dwie tury. O, ten sobie niech tutaj łazi jeszcze. Wiecie, zawsze jakąś kapsułę mogę zdobyć, znaleźć. Nie wiem, na razie nie mam pomysłu, co robić z tymi moimi jednostkami. Ale może coś przy okazji odkryjemy. Może tak być. Kurde, ten na tej miazmie traci życie cały czas. Akcją się powiększyło zajebiście. Nic ciekawego. Żeby on, kurde, nie zginął tutaj. Co? Aha, że się powiększyło, to tyle. No, no to jak się powiększyło, to super. Okej. Okay. Wyszedł stamtąd i już zrobi drogę, a później się wyleczy i usunie to gówno stąd. No trzeba to sukcesywnie usuwać tak naprawdę. Rozumiem, że jak zostawimy ich w spokoju, to oni to jakoś po jakimś czasie usuną, nie jak damy im automatyzację, taką mam nadzieję. Przynajmniej. O! Wielka wygrana, dobra. Tu mamy odkrywcę. Dobra, ten odkrywca pojedzie sobie gdzieś tutaj. O, tutaj. Za to ty, koleżko, popłyniesz tu. Ty właściwie też do góry. Ale już nie w tej turze. Natomiast tutaj co byśmy zrobili w końcu? Coś, nie? Podultra dźwiękowy recykler. Sieć. Dajmy sobie. Dobra, dajmy sobie ten recykler. On jest tani. A tu mamy jedno pole, którego jeszcze nie mamy, nie? Bo tak się akurat rozwija na miasto, że nie jest w tamtą stronę. Kurde, akurat to jest złe miejsce na to, ale nieważne. Co to jest? Zakończona się umowa, na podstawie której mieliśmy otwartą granicę. Dobra. Spoko.
ani ja, ani on z tego nie skorzystaliśmy, więc no. Nie wiem w ogóle po co zawierać taki układ, skoro nawet się nie jest obok siebie, ale to już... Tak lubią. Tak najwyraźniej lubią. A ty może byś tak odszedł, o, na przykład tędy. Idealnie. Więc sobie tutaj płyną. Właściwie czekajcie, ten odkrywca może... Zadanie nasze ukończone. Grupy inżynieryjne odkryły nową, wydajną metodę budowy i umieszczania na orbicie satelitów. Po ich skonstruowaniu możesz wystrzelić je na poziom orbitalny, z którego będą mogły oddziaływać na planetę umiejętnościami lub siłą ognia. Okej, super. Uważnie wybieraj położenie na orbicie, bo po wystrzeleniu nie można go już zmienić. Wiem o tym. Dobra, dzięki wiwarium rośliny mogą zostać przetworzone do żywności. Otrzymuję 13 doświadczenia do czystości, 20 kultury, 20 nauki. Zajebiście. Patentuj swoje odkrycia. Każdy nowy gatunek to możliwość zdobycia pełnej własności nad tą formą życia. Okej. Zastanawiam rozwój się, doktryny. Jak wyglądało życie na Ziemi, gdy cała atmosfera nadawała się do oddychania? Aha. Z pamiętnika nieznanej osoby, dzień rozsiania. Osiągnęło to pierwszy poziom doktryny harmonii. Jednostki odkrywców nie otrzymują obrażeń od miazmy. Dostępne są nowe ulepszenia tych jednostek. Zajebiście. Zajebiście, dobra. To tutaj mam tak, wybierz sobie cechę. Ranger, strzelec, kurwa mać. Nie rozumiem zupełnie, o co tu chodzi. Ranger. Tylko rangera mogę wybrać i... To nie odkrywca dostał umiejętność, tylko rangerzy dostali umiejętność. Mogę albo dać... aha, to dostaje plus 3 do siły i 6 do siły ostrzału. I leczenie większe o 5, że PZ nie dotyczy jednostek zaokrętowanych. Albo 30% obrony podczas przed ostrzałem. Dobra, dajmy sobie to leczenie na razie. Aha, teraz kanionierka dostała... Nie, ona nie dostała nic chyba. Jak rozumiem to tak. Aha, dobra. Kanionierka nie. Aha, teraz mogę sobie... Dobra, czyli miałem jedno ulepszenie, a teraz mi pokazuje... Dobra. Odkrywcę, a tutaj nie mam odkrywcy pokazanego. Dobra. Dalej, co możemy tutaj sobie wykminić? Okej, balistyka. Kodeks gwiezdny. Materia rakietowa. Dobra, systemy zasilania. Że to sobie dajmy, systemy zasilania. To jest coś z energią, z tym, ale daje nam doktrynę supermacji, więc sobie dajmy. Czekajcie, czy ja tutaj nie... Aha, to mi dało... Czyli mam tu drugi poziom, ale to dopiero na trzecim poziomie coś dostanę, a tutaj dostałem... Aha, czyli... No dobra, rozumiem to. Tutaj ukończone dobrze. Wybierz produkcję. Tutaj. Co możemy tutaj sobie zrobić? Cykle laboratorium. Może byśmy dali... To laboratorium farmaceutyczne. 9 tur aż, ale... Ale wiecie. A tu może zrobimy sobie... Słuchajcie, robotnika. No właśnie. Tego robotnika sobie jeszcze zrobimy. Temu damy za to automatyczną eksplorację. Niech coś tam... Oh shit. A to jest smog morski, tak? Dobra, to nie. I ten nie będzie teraz otrzymywał tych odmiazmy tego gówna, nie? Nie będzie otrzymywał obrażeń. Także fajno. I aktualizacja zadania. Decyzja w zadaniu. Zarządca naszego nowego laboratorium ma ciekawą propozycję. Obecnie zakres naszych badań jest dość szeroki, bla 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 bla. Dobra, skup się na ksenoekologii. Jednostki odkrywców zyskają jeden dodatkowy moduł ekspedycyjny. Albo zachowaj szeroki zakres badań. Plus jeden do nauki z laboratorium. Nie, dajmy sobie te moduły ekspedycyjne. Jej. No i teraz ten odkrywca ma jeszcze jeden moduł ekspedycyjny i może to kurde przeszukać. A to już drugi jakiś lezie, tak? Gdzie jest ten drugi? No... Ten z kompasem. Aha, dobra. To nie, to ten ma teraz dwa, tak? To dajmy sobie zautomatyzowaną eksplorację. A ty natomiast, koleżko,
polecisz mi tutaj. Będziesz mi to odkrywał. A wy... idziecie ich rozjebać. Następna tura. No fajnie, fajnie to jest. Ciekawym tutaj... nowością jest właśnie ten, te doktryny, harmonia, czystość, supermacja, które właściwie zdobywamy jakby osobno doświadczenie do każdego, każdej z tych ścieżek, to raz, ale dwa, to nie jest tak, że coś tam, wiecie, że możemy sobie to rozwijać, czy tak samo jak ustroje, tylko teraz się to nazywa cnoty, czy naukę sobie co ileś tur sobie to, wiecie, dostajemy punkty i ten, i nam tak leci, tylko to jest zupełnie coś osobne i musimy wykonywać właśnie jakieś zadanie i tak dalej, żeby coś z tego wynikało. No, jest ciekawe innowacje tak naprawdę w tej części. Dobra, mamy robotnika. Zajebiście, zróbmy sobie zatem może w końcu tą agencję wywiadowczą. Pozwolę na rekrutację szpiegów, bo to w ogóle jest cel mojej misji chyba. A co ja chciałem z tobą zrobić? Powiedz mi. Wiem. Najpierw zalecimy sobie tutaj i sobie będziemy, bo ten tutaj droga się robi. O, Vanguard za chwilę powinno się już rozrosnąć w miasto. Byłoby bardzo miło, jakby się rozrosło. Może wygrana. No to szczyloj, waść. Nie zabiłem, ale spoko. O, ciągle się ze mną spiera ktoś tam, nie ma bla bla. Jest nam przykro, ale nie. Nie będę nikogo atakował. Nie zależy mi na konfliktach. No Boże święty, muszę wyjść z tego pola. Zdecydowana wygrana. A jak tak mówisz? I przejdę na jego pole, nie? Dzięki temu będę mógł się tutaj wyleczyć teraz. Okej, okay, tutaj oczywiście tą miazmę usuniemy. Ty na razie, nie wiem, popłyń tutaj. O, jest ten smog morski, ale nie będę go atakował, bo na morzu chyba... Nawet nie jestem pewien, czy mogę atakować go na morzu. Ile ja tych obcych już wytukłem, bo... Miałem nadzieję, że już, kurczę, dostanę to, wiecie, to zadanie mi się zrobi, ale najwyraźniej jeszcze nie. No, poziom doświadczenia, dobrze. Nie, tutaj sobie damy sobie tą dyscyplinę, a sami niech się leczą obecnie. Tak jak mówiłem, tego smoka nie będziemy atakować. Natomiast, o kurde, znowu mi się ten... Łącznie 22 punkty chorób ze wszystkich źródeł. Z liczby miast i z populacji w nich. Z miasta, z cnót, z poziomu trudności. Demet. Muszę coś zrobić, żeby, cholera jasna, byli... Aha, dobra, tutaj mam znowu tak. Okej, okay, zróbmy sobie klinikę. Zróbmy sobie klinikę. Tutaj się ten cud robi cały. Mhm. Okej, okay, tutaj droga się za chwilkę zrobi, to będzie zajebiście. Oj, co mi tak odleciało? Znowu coś. Generał Władimir Kozłow. Jeśli wciąż będziecie zajmować nasze tereny, doprowadzi to do pogorszenia relacji między naszymi koloniami. Przepraszam, nie będziemy osiedlać się w waszej okolicy. Dobra, spoko. No to wy akurat, żeście osiedlili się w moją stronę. Ale to już nieważne. Chodzi mu oczywiście o to miasto, bo teraz wiecie, to już jest miasto i tak dalej. Jest blisko niego. Więc my szukajmy nowych terenów. A ty tu masz tą ekspedycję, to sobie tutaj ekspedycuj. Ty sobie powinieneś się leczyć, ale jakoś nie widzę możliwości, żebyś się leczył. Albo ty się już leczysz, nie jestem pewien. Następna tura. Tak, on się leczy, no to zajebiście. Tutaj wygląda na to, że tu jest jakiś ląd. O, zajebiście. Czekajcie, gdzie są te cholerne zadania? Ulepsz jednostki, zadania zwycięstwa, super. Zabijanie czerwi. A to już tamtego jednego zabiłem. Aha, to jedno zadanie zrobiłem, że ten, nie? Zwycięstwa, a właśnie, jeszcze mamy coś takiego tu jak zwycięstwa. Kontakt, postęp zwycięstwa, 0.
Aha, jak u każdego możemy sobie patrzeć na ten, czyli mamy prezes Samarian. Aha, nie wiem, na czym polegają ten kontakt, wyzwolenie, dominacja Ziemi obecna, transcendencja. Dominacja, jak rozumiem, to jest zwycięstwo poprzez, wiecie, rozpierdzielenie wszystkiego. Kontakt, nie wiem. A wyzwolenie, Ziemia obiecana, wyzwolenie może, nie wiem, coś z kosmitami. Ziemia obiecana to pewnie osiągnięcie jakiegoś takiego pokojowego, a transcendencja to połączenie się z kosmitami. Nie wiem. Dobra, na razie tak. Dobra, ty tutaj już tu zrobiłeś, co miałeś zrobić. Poleć mi tutaj. Następna tura. O, i robotnika tutaj dostałem. Świetnie, mam teraz tyle robotników. Za połączenie chyba miast dostaję. Właśnie tak jest, nie? Że jak założę miasto, to mogę dostać jakąś jednostkę. Jak to miasto się rozwinie w miasto takie faktycznie, to tam coś dostaję. Fajnie, fajnie. Podoba mi się. Dobra, tu mamy tego robotnika. Na razie oczyścimy to wszystko. A ty, koleżko, przerwij automatyzację. Znaczy, czemu on miał automatyzację? Przecież, kurde, kazałem mu tylko drogę zrobić. A ty... też chcę przerwać jak to... Aha, to może on to po prostu przyjechał. Jest taka możliwość, że on po prostu przyjechał. A nie, że go dostałem, no ale trudno. Bo tego jednego chcę wyleczyć, a ten drugi chce, żeby mi tutaj... Chcę nim sam sterować, nie? Okej, ty się... Modowa kopalni... Aha, dobra. Na razie niech się wyleczy. Ten na razie tutaj zbada te lądy. Uła. Kolejne te morskie cosie, smoki. A tutaj budowa plantacji. Dobrze, niech zrobi plantację. O, cnotę mam kolejną. Tak, i zrobimy sobie teraz w dobrobycie, damy sobie darmową jednostkę kolonisty. Tak, dokładnie. Jej. Czyli tutaj jeszcze jedno i dostaniemy, zwiększymy przyrost żarcia, a tutaj ile jeszcze? Jedno i będziemy mieli produkcję i energię zwiększoną w stolicy. Zajebiście. No i mamy kolonistę i sobie kolonistą pójdziemy znowuż tutaj, a właściwie nawet założymy chyba tak, jak tutaj nam proponuje nawet. Niech sobie to tam jedzie. Dalej, tu mi się ekspedycja robi. Która jest godzina? O, jeez, jak przedłużyłem. Dobra, słuchajcie, nawet nie wiedziałem, że tak. O, strasznie szybko czas zlatuje przy tym. Więc, cuda nie z tego świata. Okej, co otrzymałem? Możesz już korzystać z usług tajnych agentów. Wysyłaj ich do miast innych frakcji, żeby przeprowadzali tam tajne operacje, albo do własnych miejscowości, aby chronić je przed agentami wroga. A. Otrzymujesz. Na razie brak, ale przygotuj się na możliwe okazje w przyszłości. Co? Otrzymałem nic. Konieczność obecności... Aha, dobra. Nieważne. Rozwój doktryny. Zajebiście. Czyli teraz jednostki odkrywcy mogą zorganizować o jedną ekspedycję więcej. Ale przecież to kurwa miałem. Nie rozumiem. Aha, tu mam 11 na 12 PD. Tu mam 0 na 13, 1 na... No, dobra. Nieważne. Jakoś to się tam rozwija. Otwórz panel służb specjalnych. O, właśnie. Przepraszam, mam ważną informację. Dobra, spoko. Badania i rozwój, bezpieczeństwo wewnętrzne, propaganda. Wsparcie operacyjne, zmniejszone operacje z... Boże święty, co? Te w sztabie. A, 2% do zdrowia za każdego agenta w sztabie. Dobra, na razie zróbmy sobie tą propagandę czy coś. Aha, o Boże święty, rekrut, coś tam przydziel do... Przydziel agenta do miasta, będzie on gotowy do przyjmowania rozkazów po odbyciu podróży. Może na razie do Axom. Okej. Okay. Czekajcie, jak Damita... Dobra, no to dajmy go tutaj na razie. Nie, nie ty, nie ty. O, dokładnie tutaj, przydziel. Tego jednego jeszcze przydzielimy do Vanguardu. Nie mam pojęcia, co mi to da. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Ale dobra, na razie poprzydzielałem tak, o.
Mapowanie genomu. Obce formy życia, biochemia. Czekajcie, o, tu doktryna czystości mi wzrośnie. Krypta genów. Chcę coś, co mi kurde da uzdrowi tych wszystkich. Żywność, kultura. Rezerwat obcy do kultury. Do każdego, z każdego wybiegu. Aha, więc to. No dobra, nic. Dajmy sobie to mapowanie genomu w takim razie. Na razie. No dobra, to słuchajcie, skończymy sobie tutaj odcinek, bo wystarczająco dużo już tutaj siedzę przy tym. Kurczę, no nie mam czym już zwiększyć tego. Dobra, niech będzie ten reaktor torowy. No i no, zakończymy odcinek, także dziękuję, ja od razu zaczynam sobie kolejny, także no. Także nie martwcie się, czwarty na pewno się jeszcze pojawi, bo zaraz go zaczynam. Ale jak mówię, nie wiem ile mi się go uda nagrać, no. Mam, czekajcie, jest 17 do... Mam 5 godzin na nagranie, na nagrywanie tej gry, ale no nie wiem, czy warto teraz spędzić cały dzień na nagrywaniu jednej gry. No ale okej. Także to na razie tyle. Dzięki, trzymajcie się. Jak się podobało, zostawcie komentarze, zostawcie łapki i obczajcie link podany w opisie. Tam są wszystkie gry strategiczne, które się pokazują i pokażą za jakiś czas na moim kanale. Tak więc na przykład jak oglądacie to za rok, odkąd wypuściłem, na przykład oglądacie ten film w 2016 roku, to pewnie więcej takich